W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Był to nikt inny, tylko sam papież Pius IX, który gorąco pragnął tego, aby Kościół cały, cały Kościół rzymskokatolicki, cały Kościół powszechny czcił zapłatę swojego zbawienia, zapłatę swojego szczęścia, zapłatę naszego odkupienia, którą jest właśnie krew Chrystusowa. I to rzeczywiście ten papież postanowił, aby święto znane od XV wieku w różnych częściach świata katolickiego stało się świętem powszechnie obowiązującym w całym świecie katolickim. Dlaczego? Dlaczego czcimy krew pańską? Dlaczego czcimy krew Chrystusową? Gdybyśmy przebiegli przez historię całego zbawienia od Adama i Ewy począwszy, a ściślej rzecz biorąc od Abla, aż po wszystkich kapłanów Starego Przymierza, przez prawodawcę Starego Zakonu Mojżesza, przez króla Dawida, przez wszystkich proroków, to niewątpliwie zauważymy, że tym, co prawie z każdej strony Pisma Świętego uderza w nas, jest właśnie wołająca do nieba krew. Krew cielców, krew kozów, krew bydła. I to w niespożytych ilościach. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, gdybyśmy chcieli zliczyć, wyobrazić sobie, jak wielka była ilość ofiar, którą składano Panu Bogu w świątyni jerozolimskiej, prawdopodobnie nie moglibyśmy się otrząsnąć z wrażenia. Tak wielkie, tak niewyobrażalne dla nas dzisiaj, w XXI wieku, ilości zwierząt składanych w ofierze Panu Bogu to były. A wraz z każdym zwierzęciem niezliczona ilość krwi. Wszystko to jednak w żaden sposób nie mogło przyczynić się do zbawienia człowieka. Wszystko to jednak nie mogło się w żaden sposób przyczynić do odkupienia rodzaju ludzkiego od winy, którą zaciągnęli Adam i Ewa. Wszystko to bowiem nie miało w planach Bożych założenia być bardzo konkretnym, rzeczywistym środkiem do odkupienia nas samych, ale pewnym obrazem. Pewnym obrazem, który pokazywał nam, jak cenna jest krew, która jako jedyna była w stanie swą wonnością dojść do ołtarza Bożego i ubłagać Boga, które miało prawo być zagniewane na ludzkość, która się od Niego odwróciła. Te wszystkie, jakże cenne ofiary ze zwierząt, były tylko nikłym cieniem ceny, nikłym cieniem wartości, jaką niesie ze sobą krew Chrystusowa. Krew, która nas obmywa, krew, która nas ożywia, krew, która wyróżnia nas spośród wszystkich innych ludzi na ziemi. Kiedy Pan Bóg kazał Mojżeszowi oznaczyć cały lud żydowski krwią baranka bez zmazy, aby anioł zagłady oszczędził go pośród klęski, która była niestety słuszną karą, którą Pan Bóg wydał na Egipcjan. Wszystko to było tylko i wyłącznie ofiarą, obrazem tego, jak wielką wartość ma owa krew, którą my posilamy się teraz, ilekroć przystępujemy do ołtarza Pańskiego, ilekroć przyjmujemy komunię świętą. To jest ta krew, która tak jak w naszym życiu jest nośnikiem życia, ale życia już nie tego doczesnego, nie cielesnego, lecz duchowego. Życia wiecznego, życia nieprzemijającego. Pewien pisarz duchowy słusznie kazał wyobrazić nam sobie sytuację, w której cała ludzkość zaczyna pogrążać się w dojmujących mrozach, zimnie. Ludzkość pozbawiona światła, ludzkość pozbawiona słońca, która skazana byłaby na zamarznięcie. Jest to dobry obraz tego, w jakim stanie znalazł się człowiek po grzechu pierworodnym. Absolutne zmrożenie, które grozi tylko i wyłącznie jedną konsekwencją, mianowicie śmiercią. I to właśnie owa krew, która spływa na nas z Krzyża Pańskiego, jest niczym ta ciepła, życionośna substancja,
która powoli ogrzewa truchła naszych dusz. Pan Bóg nieodmiennie, posługując się tym obrazem i zarazem rzeczywistością, posługując się krwią pańską, chce przywracać nam nasze życie. Chce nasze zmrożone przez grzech serca na nowo ocieplać. I to ciepłem już nie naszych ciał, ale ciepłem serca Jezusowego. Dlatego między dzisiejszą uroczystością a czcią Najświętszego Serca Pana Jezusa istnieje ścisły związek. Czyż to nie to serce jest tym organem, który przez całe ziemskie życie nieustannie pompował krew Chrystusową, która ma nas swoim ciepłem przywracać życiu duchowemu, pięknym zrządzeniem opatrzności Bożej. W tym roku obchodzić możemy zarówno uroczystość najdroższej krwi Chrystusowej, jak i pierwszy piątek miesiąca poświęcony czci i zadośćuczynieniu temu Najświętszemu Sercu z serc człowieczych, bo serca będącego zarazem sercem Bożym. Nie jest to przypadek. Wykorzystajmy zatem tę szczególną łaskę, jaką Pan Bóg nam daje i starajmy się wniknąć jeszcze głębiej w tajemnicę czci, owej zapłaty naszego zbawienia, w tajemnicę czci Najświętszego Serca Jezusowego. Oby serce Jezusowe stało się dla nas bezpieczną przystanią, w której będziemy mogli się ukryć i w której będziemy mogli się zawsze obmyć ową drogocenną krwią, która na to została za nas wylana, aby ziścić tę zapowiedź, proroctwo i obraz ukryty we wszystkich ofiarach Starego Testamentu i wreszcie udobruchać Pana Boga za grzech Adama i Ewy, który trzymał nas w niewoli diabła. O krwi najdroższa, ceno naszego odkupienia, zmiłuj się nad nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.